Cześć, witam Was w następnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Igor Biliński. Z Igorem już mieliśmy jedno nagranie w podcaście i rozmawialiśmy o ruchu naturalnym, o Move Nat. O tym też chwilę będę chciał dzisiaj z Tobą porozmawiać, ale tak na początku zacznijmy może od tego, czym dla Ciebie jest życie na podłodze i o co chodzi z tym życiem na podłodze? Okay. Dla mnie życie na podłodze to jest przede wszystkim zmiana stylu życia na bardziej sprzyjający z ogólnej sprawności fizycznej. Bardzo często chcemy gdzieś tam swoją tą sprawność poprawiać poprzez regularny trening, ale nie zawsze to się udaje. Staramy się rozciągać, mobilizować, nawet jak zwiększamy swoją ruchomość w stawach, czy zwiększamy elastyczność mięśni, to jest zazwyczaj to na chwilkę. Na moment treningu, jeżeli robimy to często i regularnie, no to sobie troszeczkę tą elastyczność, mobilność wydłużamy. Natomiast bardzo często jest tak, że pozostajemy na co dzień w bezruchu, bo albo siedzimy przy biurku, albo generalnie gdzieś tam mamy coraz bardziej sedentarny styl życia. I to powoduje, że nasza mobilność, nasze stawy, nasza elastyczność stopniowo się zmniejsza, nawet pomimo treningu takiego intencjonalnego w tym kierunku, żeby zwiększać tą mobilność, elastyczność. Więc dla mnie styl życia bardziej, że tak powiem, naturalny, styl życia na podłodze polega na tym, że pozbyłem się z domu krzeseł, nie mam, oczywiście nie wszystkich do tego namawiam, ale namawiam do tego, żeby się przenieść na podłogę, nawet od czasu do czasu, a stopniowo wydłużać ten czas. Także z mojej perspektywy wygląda to tak, że nie mam w domu ani krzeseł, ani foteli, ani kanapy. Z żoną siedzimy na matach, żeśmy tak sobie w domu stworzyli odpowiednią przestrzeń do ruchu i robimy wszystko tak naprawdę siedząc na podłodze. Od spożywania posiłków, przez oglądanie ulubionego filmu, czytanie książki, odpoczywanie, jakąś tam pracę. To wszystko robimy siedząc w różnych pozycjach na ziemi, co pozwala nam poprawiać naszą mobilność, elastyczność, naszą stabilność, kompletnie o tym nie myśląc i nie robiąc tego intencjonalnie, bo to się dzieje tak jakby przy okazji. I dodatkowo powoduje to, że jakby usprawniamy się przez cały czas, a nie tylko na sesji treningowej. No, krzesło nie było dobrym wynalazkiem, chyba to znaczy dobrym pod tym kątem, że wygodniej, tak nam się wydaje, że no, krzesło, fotele, wszystko na czym siedzimy, no ale nie służy niestety naszemu zdrowiu. Zastanawiam się, czy, no bo sama pozycja siedząca na krześle, no to ona jeszcze tak nie szkodzi bardzo, o ile szkodzi po prostu brak tej aktywności fizycznej, tego, że w czasie siedzenia mamy bardzo niski wydatek energetyczny i tak naprawdę nie trenujemy żadnego ze swoich układów. Czy na podłodze jesteśmy po prostu bardziej aktywni? Jak najbardziej. Z tego względu, że chcąc nie chcąc na podłodze musimy często zmieniać pozycję, bo jest nam niewygodnie. Więc to, że jest nam na wygodnie, to sprzyja temu, żeby się poruszać częściej, wydatkujemy przez to więcej energii. Dodatkowo jakby siła grawitacji oddziałuje na nasze ciało pod takim względem, że zwiększamy tą mobilność, ruchliwość, elastyczność ciała i dodatkowo też angażujemy nasze mięśnie głębokie. Cały kor jest mocno zaangażowany w utrzymanie odpowiedniej pozycji kręgosłupa. I poprzez tą niewygodę w trakcie siedzenia w jednej pozycji przez chwilę musimy się poruszać, przemieszczać. Nawet drobne mikroruchy powodują gdzieś tam sumę tych wszystkich ruchów w trakcie jakiegoś tam czasu siedzenia na podłodze. Więcej zupełnie mamy ruchu siedząc na podłodze i pracując na przykład przed komputerem, niż siedząc przy biurku na krześle. Okej, no siedzisz na podłodze, no to jak masz ułożony swój, można powiedzieć, dom do tego, żeby tam jeść, pracować, uczyć się, relaksować, oglądać? No, gdzie masz na przykład, nie wiem, na laptopie pracujesz, tak? Tak. No to jak go używasz? Co masz, jakiś mały stolik, czy jak to wygląda? Nieposiadanie mebli generalnie generuje bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, wyobraźnię. Pomaga nam tutaj wyobraźnia i tak naprawdę nie ma idealnej pozycji, idealnego miejsca, idealnego biurka do siedzenia, szczególnie siedząc na ziemi, bo możemy kreatywnie wykorzystać po prostu skrawek podłogi, ale bardzo ważne, żeby też nie popadać w jakąś tam skrajną ascezę. To nie o to chodzi, żeby było nam skrajnie niewygodnie, tylko żebyśmy w trakcie tej pracy, czy to wykonywania jakichś czynności,
stopniowo się usprawniali. I teraz jak to u mnie wygląda? Zaopatrzyliśmy się w taki niski stolikowy. Nawet się w sklepie, że tak powiem, z meblami specjalnie przymierzyliśmy. Czasami ludzie gdzieś tam na nas jak na ufolówków patrzyli, że my siadamy sobie na glebie przed stolikiem i się przymierzamy, czy dla nas będzie ok. Stolik mniej więcej jest na wysokości 40 cm. Dodatkowo mamy w przestrzeni domowej różnego rodzaju maty. Zaopatrzyliśmy się jakiś czas temu w takie maty japońskie tatami. Pod te podkładamy poduszki, różnego rodzaju bolstery, koce, więc w różnych pozycjach można siedzieć właśnie przy takim niskim stoliku i od czasu do czasu zmieniam pozycję laptopa. Czasami daję go wyżej, czasami niżej, czasami po prostu ten stolik zabieram i siedzę tylko na macie. Na przykład w siadzie rozkrocznym kładę przed sobą laptopa, pracuję albo w ten sposób, albo delikatnie się też pochylając. Mogę zmieniać w trakcie tej pracy różne pozycje, przybierać różne formy pracy na komputerze, więc jakby nie ma idealnej stricte takiej pozycji, która jest potrzebna do siedzenia na ziemi. Czysta dowolność. To ile czasu spędzasz na podłodze w ciągu dnia? Mhm. Z racji wykonywanego zawodu, bo jestem trenerem, siedząc na podłodze spędzam dość mało czasu, no bo jednak większość pracy wykonuję treningowo, dokładnie tak, w różnych pozycjach, bardziej aktywnie, natomiast kiedy jestem po pracy, zazwyczaj to są godziny popołudniowo-wieczorne, to czas spędzamy właśnie cały czas siedząc, czy to właśnie pracując, gdzieś tam dodatkową pracę wykonując przy biurku, czy nawet spożywając obiad, kolację, to siedzimy po prostu na ziemi. Czy jak załóżmy w ciągu dnia też mam jakąś tam przerwę, no to siadam sobie, kawkę robię, siadam na ziemi i czytam książkę, bo nie mam krzesła, nie mam fotela, więc siłą rzeczy generalnie pozbycie się tych wszystkich miejsc siedzących, że tak powiem, powoduje to, że siłą rzeczy siedzę na macie, po prostu. Jak oglądamy jakiś film, to zaczynamy w pozycji siedzącej, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu się wygodnie układać, ale w tym wszystkim chodzi przede wszystkim tak o to, żeby układać się wygodnie, ale zmieniać często pozycję. Okej, no to takie spędzanie czasu w pozycji siedzącej to jest jedna sprawa, a druga sprawa forma treningu na podłodze. Co to jest za trening? Na czym polega? Jeżeli mówimy stricte o treningu, to przede wszystkim pracujemy nad zwiększaniem mobilności, elastyczności w ciele. Przyjmując różnego rodzaju pozycje, pracując nad oddechem w tych pozycjach, zwiększamy swoją mobilność, elastyczność, ale też pracujemy nad wzmocnieniem mięśni głębokich. Temu jest taki dedykowany trening na podłodze. Okej, no bo zmieniliśmy sobie formułę podcastu trochę, bo w tym wcześniejszym odcinku jechaliśmy na tych rowerkach, gdzie większość osób, które tutaj zapraszam, no, jakby przez to, że jest recepta na ruch, to domamy się też ruszać w czasie tego odcinka. Zaproponowaliśmy, żeby ten odcinek był nagrany właśnie na podłodze. No to pytanie, czy tym treningiem na podłodze, poza mobilnością i poprawą siły w różny sposób, czy tam się da trenować wydolność? No bo tutaj jakby musisz, jeśli chcesz zadbać o wszystkie swoje zdolności motoryczne, no to gdzieś ten trening wytrzymałościowy też jest bardzo ważny. Czy tutaj to się da zrobić? Pod takim pojęciem wydolności, jaką rozumiemy w treningu sportowym, takiej wydolności nie poprawiamy. Nie biegamy, nie poruszamy się w taki sposób, natomiast poprawiamy wydolność naszych mięśni głębokich, naszych mięśni posturalnych, bo jednak przez dłuższy czas siedzimy... Wytrzymałość siłową bardziej. Dokładnie tak. Wytrzymałość siłową naszych mięśni głębokich, co też przekłada się bezpośrednio do wytrzymałości, do pracy nad wytrzymałością w danej dyscyplinie sportowej. Bo nasze mięśnie głębokie są jakby odpowiednio wzmocnione do dłuższej pracy w siedzeniu i w aktywnym siedzeniu. Nie jest to tylko takie siedzenie, jak sobie siedzimy na krześle czy w fotelu, tylko jest to aktywne siedzenie w trakcie wykonywania różnych czynności. To się bezpośrednio przekłada, załóżmy na przykład do kolarstwa, gdzie też siedzimy, ale mięśnie głębokie nasze są na tyle wytrenowane, że są w stanie wytrzymać te wszystkie obciążenia w dłuższej perspektywie. Mamy tak, siedzenie w ciągu dnia, no w biurze pewnie
tak jak w tym sklepie, w którym próbowałeś meble, pewnie by się dziwnie patrzyli, jakby ktoś siedział na podłodze. Tak. Odzwyczailiśmy się od siedzenia na podłodze i niewiele osób pewnie sobie wyobraża, że nagle może przejść i funkcjonować bez krzesła, fotela, bez czego innego. Czyli tak, mamy jako spędzanie czasu, siedzenie na podłodze, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, trening na podłodze, tak jak gdzieś trenujesz, to trenujesz w jakichś salach, tak? Tak. W studiu treningowym trenujemy głównie z podopiecznymi, chociaż coraz częściej wychodzimy na zewnątrz. No właśnie, ja o tym chciałem porozmawiać, bo podłoga, no taka, czy to będzie twarda, czy to będzie na macie, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest też ten trening naturalny gdzieś w plenerze, czyli tam są różne struktury, jeśli chodzi o podłoże. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Oczywiście podłoże w przestrzeni, nazwijmy to, zewnętrznej, czy to mamy park, czy las, czy ogólnie jakąś przestrzeń, w której chcemy potrenować, to przede wszystkim podłoże powinno być czyste od wszelakich jakichś niebezpiecznych rzeczy typu szkła, czy ogólnie niebezpieczne rzeczy, jakieś kamienie. Natomiast nie staramy się oczyszczać idealnie całej przestrzeni. Te wszystkie nierówności powodują to, że nasze ciało poprzez odpowiednie środowisko dostaje też bodźce, na które musi odpowiednio zareagować. Czyli na przykład, jeżeli usiądziemy sobie na pagórku jakimś, no to nasze ciało zupełnie inaczej się układa i musi odpowiednio się dostosować do danego podłoża. Dzięki temu nasze mięśnie głębokie też się wzmacniają, nasze stawy się zaczynają mobilizować pod nieco innym kątem. Także w przestrzeni naturalnej, na przykład jeżeli postanowimy sobie zrobić przerwę, wyjść na kawę do parku, to warto usiąść sobie na ten trawniczek, na to podłoże, żeby po prostu odpocząć, to jest raz aktywnie odpocząć, a dwa dać troszeczkę ciału innej przestrzeni do pracy nad mobilnością. Jaka to jest różnica między wyglądem fit, a byciem fit? Przede wszystkim my jako ludzie powinniśmy się zajmować tym, żeby nasze ciało było funkcjonalne na co dzień. Chociaż nie bardzo lubię to pojęcie trening funkcjonalny, bo ono się w ostatnich czasach raz, że zrobiło bardzo popularne, ale też nieodpowiednio moim zdaniem zawsze interpretowane, to przede wszystkim powinniśmy dążyć do takiej naszej sprawności wszechstronnej. I teraz obecny styl treningowy w większości wypadków, chociaż to się stopniowo zmienia, powoduje to, że zaczynamy wyglądać na wytrenowanych, chociaż nie zawsze wytrenowani jesteśmy. Wystarczy spojrzeć na kulturystów czy zawodników fitness, mam na myśli tych sylwetkowych, dokładnie tak. Ludzie świetnie wyglądają, ci ludzie naprawdę prezentują niesamowite sylwetki, ale nie zawsze idzie to w parze z odpowiednią sprawnością na co dzień. Moim zdaniem powinna być taka sprawność, która w takim realnym otoczeniu, w realnym środowisku powoduje to, że jesteśmy sprawni i zabrakło mi słowa, kompetentni fizycznie. Kompetencja fizyczna moim zdaniem to jest coś takiego, że jesteśmy bez problemu w stanie coś podnieść ciężkiego i tutaj jakby już dochodzą jakby pryncypia MOVNAT, metody MOVNAT i ruchu naturalnego. Jesteśmy coś w stanie podnieść ciężkiego, przenieść na dany odcinek, jesteśmy w stanie szybko biec, jesteśmy w stanie popływać, jesteśmy w stanie wiele czynności fizycznych takich, do które nasze ciało ewoluowało, zastosować w życiu codziennym, jeżeli sytuacja tego wymaga. Natomiast czysto trenowanie mięśni pod względem estetycznym nie zawsze się w parze z tego. Moim zdaniem powinniśmy właśnie odwrócić ten paradygmat i pracować nad ogólną sprawnością, a pozytywny wygląd, nazwijmy to fit, będzie takim skutkiem, pozytywnym skutkiem ubocznym naszych działań. Oczywiście dochodzi tutaj do tego ogólny zdrowy styl życia, odżywianie, odpowiednia regeneracja, zadbanie o higienę snu, bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast jeżeli chodzi o samą metodologię treningową, staramy się dbać o naszą sprawność fizyczną w dłuższej perspektywie ogólnie, a przy okazji pracujemy nad naszym wyglądem, ale nie skupiamy się na wyglądzie. Jednym z takich elementów właśnie tych zdrowych nawyków, zdrowego stylu życia są tak zwane, różnie to jest nazywane, przekąski ruchowe. Ja czasami to nazywam przerwą na palenie, ale kalorii. Tak jest. Oczywiście. I jak dla Ciebie wyglądają te przekąski ruchowe, jak Ty to rozumiesz? Przekąski ruchowe to jest niesamowite narzędzie, żeby właśnie zadbać o tą codzienną sprawność. Teraz bardzo tak ogólnie
średnio osoby aktywne trenują 2, 3, 4 razy w tygodniu, kiedy nasza doba... Dobrze by było, gdybyśmy tyle trenowały. Troszeczkę taka utopia, ale mówimy o osobach, które już są naprawdę gdzieś tam sfiksowane. Natomiast nadal to jest mało. Wydaje się to dużo generalnie, że te 3, 4, 5 jednostek treningowych, ale biorąc pod uwagę 24-godzinną dobę i to, że mamy 7 dni w tygodniu, to i tak te 4 jednostki godzinne czy tam 1,5 godziny, to i tak to jest mało w porównaniu do tego, ile na co dzień spędzamy czasu w bezruchu albo w bardzo niskim, czy w bardzo niskim, bardzo małym ruchu. I tutaj, że tak powiem, w grę wchodzi przekąska ruchowa, która polega na wplataniu ruchu, nie treningu, a ruchu na co dzień, pod różną postacią. Wystarczy usiąść sobie właśnie na ziemi, zamiast siedzieć przy biurku, jeżeli mamy taką możliwość, pracujemy zdalnie, bo teraz coraz bardziej popularna jest praca zdalna, praca z domu, możemy sobie tę przestrzeń odpowiednio zorganizować, to nie widzę przeszkody, żeby właśnie odsunąć to krzesełko i od czasu do czasu usiąść na ziemi, usiąść na macie, popracować w różnych pozycjach. W trakcie tego zmieniamy pozycję z jednej w drugą. To się przekłada na taką ogólną sprawność, na poprawę tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, to mobilność, elastyczność, stabilność, ale też dodaje nam punktów do codziennej aktywności, że tak powiem. I teraz takimi przekąskami ruchowymi może być spędzanie wielokrotności w ciągu dnia w przysiadzie, w pozycji przysiadu. Zwykły przykuc, tak zwany słowiański albo przysiad, daje nam już pewną dozę dla naszego wysiłku. Jeżeli na przykład mamy przerwę w pracy, zresztą tak uważam, że też powinno się robić przerwy w trakcie pracy przy komputerze, żeby odpoczął układ wzrokowy, odpoczął układ nerwowy, żebyśmy dali sobie chwilkę, to zamiast siedzieć w telefonie w pozycji zgarbionej, scrollować to, co się tam dzieje w mediach społecznościowych, to wystarczy podejść do okna, kucnąć i spojrzeć w dal. I mamy przy okazji załatwione odpoczynek układu wzrokowego, bo patrząc w dal nasze oczy odpoczywają. A dodatkowo zwiększamy gdzieś tam tą mobilność i dodajemy znów tych punktów ruchowych do naszej, że tak powiem, skali dnia. Tak, no to wiesz, ja też uważam, że przekąski ruchowe są świetnym rozwiązaniem, niezależnie od tego, gdzie się pracuje, chociaż taka przekąska ruchowa gdzieś w korporacji, która miała polegać na przejściu na podłogę, to trochę się gryzie tak z tymi naszymi przepisami BHP, tak zwanymi, gdzie stanowisko musi mieć odpowiedni kształt, czyli musi być fotel na tych 5 kółkach, podłogi, no wszystko tam jest opisane, więc takie przejście na podłogę, to podejrzewam, że przyszedł ktoś tam z BHP Czasami skończył z tą pozycją. Czasami myślę, że to też kwestia, no inaczej, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, jak na przykład na przepisy, te wszystkie odpowiednie udogodnienia i tak dalej, na to wpływu nie mamy, natomiast mamy wpływ, jak takie narzędzie wykorzystujemy. Jeżeli mamy taką możliwość, odsuwamy na chwilkę chociaż, bo to ja nie mówię, że musimy spędzać w ten sposób, żeby było dobrze 8 godzin czy tam 10, ale wystarczy w ciągu pracy odejść od tego biurka na 5 minut, 3 minutki, odsunąć sobie fotel, postawić nieco ten laptop, chwileczkę popracować w ten sposób. Myślę, że to nie zaburzy jakby zasad BHP w naszym miejscu pracy, ani nie zdenerwuje szefa czy tam menadżera, natomiast pomoże to nam się troszeczkę poruszać częściej. O ile nie w pracy, to myślę, że w domu bez problemu możemy sobie tak organizować. Jak najbardziej. W domu mamy wiele możliwości. Tam nie ma inspektora BHP. Dokładnie tak. W domu mamy mnóstwo możliwości, mamy mnóstwo czasu na tego typu rzeczy, tylko nie zawsze nam się chce, więc to jest kwestia wyboru bardzo często. Możemy zalegnąć na kanapie, możemy usiąść sobie na ziemi. Możemy połączyć jedno z drugim, bo to nie jest tak, że ja prowadzę bardzo taki ascetyczny styl życia. Ja też lubię sobie wygodnie usiąść, wygodnie się rozłożyć, dlatego też powinniśmy sobie w miarę możliwości udogadniać to nasze siedzenie na podłodze, podkładając różnego rodzaju koce, poduszki. To nam pomoże wytrwać troszeczkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na, nie wiem, godzinę oglądania filmu 5-10 minutek spędzić w pozycji siedzącej na ziemi i wrócić sobie na tą wygodną kanapę. To jest wszystko tylko i wyłącznie kwestia zmiany postrzegania. Chyba dokładnie tak, zmiany postrzegania, wprowadzenie pewnych rzeczy, zmiana takiej rutyny i to się będzie długoterminowo przekładało na poprawienie naszej sprawności. Zresztą nawiązując też do twojego podcastu odnośnie śmiertelności, dokładnie tak, przedwczesnej śmiertelności u osób, które nie są w stanie wykonać testów wstawania i siadania, to pokazuje nam, że
musimy coś z tym zrobić. A siedzenie na podłodze, czy w ogóle robienie tych wszystkich przekąsek w ciągu dnia powoduje to, że usprawniamy się, dzięki temu wydłużamy swoje życie. No, wydłużamy swoje życie, ale też jakby wydłużamy sprawne życie. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby żyć długo, ale żyć w sprawności. I te wszystkie rzeczy, o które zadbamy w ciągu naszego jednego dnia, drugiego dnia, miesiąca, kilku miesięcy, a nawet lat, powoduje to, że suma tego wszystkiego nas usprawnia i nawet się nie zastanawiamy nad tym. Kiedyś ludzie nie musieli trenować, bo spędzali. Nie było krzeseł. Dokładnie, bo nie było krzeseł, albo byli jakby zmuszeni przez styl życia i czasy do bycia aktywnym. Tej aktywności na co dzień mamy coraz mniej i nawet, tak jak już mówiłem, nawet jeżeli częściej trenujemy, to i tak to jest niewystarczające. Więc myślę, że powinniśmy troszeczkę przeorganizować swój styl życia, żeby się usprawniać. Tak, to wspomniałeś o tych przekąskach, znaczy rozmawialiśmy o tych przekąskach ruchowych i wspomniałeś, że tam sporo osób te 3-4 godziny w tygodniu trenuje, także sobie ułoży te jednostki treningowe. Takich osób w Polsce jest bardzo mało, bo to chyba 65% jakby nie spełnia w ogóle tych rekomendacji. Więc to podejrzewam, że te 3-4 jednostki treningowe dotyczą może 15-20% społeczeństwa. Także fajnie byłoby, jakby osoby tyle trenowały, ale rzeczywiście jest tak, że niedoceniane są takie małe dawki ruchu, a często przeceniamy właśnie te takie treningi, gdzie pójdziemy sobie gdzieś na siłownię, na fitness, na bieganie, gdziekolwiek i myślimy, że to nam załatwi to, że przez 2 dni nie byliśmy aktywni, a trzeciego dnia pójdziemy na trening. Także te przekąski ruchowe są super rozwiązaniem, też wszystkim polecam. A odnośnie zmiany stylu życia, to też tak zauważam, że ten styl na podłodze czasami znajdujemy nawet w takim życiu publicznym, w sensie, że gdzieś pójdziemy na miasto i są restauracje czy kawiarnie już coraz częściej spotykane. Byłem w takich, gdzie nie było krzeseł i trzeba było właśnie spędzić czas na podłodze. Także to też jakby już tutaj widać po tym podcaście, że zmusza nas do ruchu. Dokładnie tak. Ta pozycja. Jeszcze jedną rzecz dodam a propos tego, co działa w naszym ciele, kiedy siedzimy, bo to, że poprawiamy mobilność, elastyczność, stabilność, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, chcąc usiąść na podłodze, musimy na niej usiąść, ale nie robimy nigdy tak, że siadamy i już w niej spędzamy cały dzień, tylko musimy wielokrotnie wstawać, siadać, wstawać, siadać. To nam generuje mnóstwo wysiłku, kompletnie którego nie odczujemy. Tutaj się nie zmęczymy jak w treningu takim konwencjonalnym, gdzie łapiemy zadyszkę, trudno nam oddychać i tak dalej, ale to nie znaczy, że my się nie ruszamy, bo teraz jeżeli ja nawet idę sobie kawę zrobić w trakcie przerwy w pracy, no to ja muszę wstać. Ja muszę tą kawę zrobić, a z powrotem muszę usiąść, pójść do toalety, a z powrotem muszę wstać i naprawdę muszę dużo większy wysiłek włożyć w stanie z podłogi niż w stanie z krzesła. Tak. I to powoduje, że nasze ciało się usprawnia i też wzmacniamy mięśnie nóg, wzmacniamy znów mięśnie głębokie i dodajemy tej aktywności, co sumarycznie w ciągu dnia nagle się okazuje, że ja niezły trening robiłem, nie robiąc treningu tak naprawdę. Dokładnie tak. I tutaj ten test, który był w poprzednim odcinku podcastu, więc jak ktoś chce, to może sobie obejrzeć czy przełączyć na poprzedni odcinek podcastu i tam jest o tym teście siadania i wstawania z podłogi. No to tam wiesz, no to żeby to niby prosta czynność, która trwa, nie wiem, 4-5 sekund, dokładnie. Zależne od naszej sprawności, no to zakresy ruchu od razu nam sprawdza, koordynację, równowagę, siłę kończyn dolnych, tułowia. Także to jest świetny test, żeby sobie tak sprawdzić właśnie na ile jesteśmy taki wszechstronni pod kątem sprawności. Niestety ta sprawność nam gdzieś powoli się pogarsza i to ja zauważam, też nawet czytałem o tym, że wtedy, kiedy dzieci jeszcze w przedszkolu mają bardzo dużo ruchu, też już zaczynają powoli gdzieś tam korzystać z krzesełek różnych, ale jak już idziemy do szkoły, to niestety wchodzimy w taki rytm już przebywania długo w pozycji siedzącej. Co to powoduje i właściwie jak dbać o to, żeby tych skutków długotrwałego siedzenia, no bo to mówimy nie tylko o braku aktywności fizycznej, ale jednak też to się przekłada na nasz układ ruchu. Co tutaj można zrobić? Przede wszystkim zadbać o to, co robimy po szkole.
tak jak wcześniej wspomniałem, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, że musimy na te 45 minut wielokrotnie w ciągu dnia usiąść w tej ławce i tam troszeczkę czasu spędzić. Natomiast mamy wpływ to, co robimy poza lekcjami. Możemy oczywiście usiąść sobie i scrollować Facebooka czy tam Instagrama, ale też możemy usiąść sobie w przysiadzie i na przykład z kimś rozmawiać w trakcie przerwy, zjeść sobie drugie śniadanie w trakcie jakby przerwy siedząc w przysiadzie, siedząc w różnych pozycjach. Natomiast to, co jest najważniejsze, to popracowanie nad tym w środowisku domowym i to, co robimy po szkole. Czyli załóżmy, jeżeli po szkole wracamy do domu, to nie spędzajmy zbyt dużo czasu siedząc na kanapie, grając w jakieś tam gry, czy siedząc, surfując w internecie, tylko bądźmy aktywni nawet poprzez przekąski ruchowe, ale bądźmy aktywni na co dzień. No niestety gdzieś tam tej pędzącej technologii nie zatrzymamy, świat się zmienia i czy tego chcemy, czy nie, no nie żyjemy w utopii, nie będziemy żyli w idealnym świecie, natomiast mamy wpływ na to, co robimy z czasem po szkole, czy jakąś aktywność podejmujemy i nie mówię tutaj o treningu, czy tej aktywności nie podejmujemy. Możemy odrabiać lekcje, na przykład nie tylko siedząc przy biurku, ale siedząc na ziemi. Nic nie stoi leżąc dokładnie też, tak. Naprawdę to jest tylko i wyłącznie kwestia przestawienia pewnych rzeczy w głowie i można naprawdę świetnie się usprawniać, nie robiąc nic w tym kierunku takiego dedykowanego. Mhm. To może się dziać w trakcie, ale nawet śmiem twierdzić, że to jest bardziej potrzebne niż sam trening, zaplanowany trening, bo czasu mamy coraz mniej. Dzieci mają czasu coraz mniej, dorośli szczególnie mają czasu coraz mniej. I teraz zauważyłem też jakby z racji mojego zawodu taką tendencję, że jeżeli na coś ludzie nie mają czasu, to zazwyczaj tego w ogóle nie robią. To jest zero-jedynkowe. Albo się rozciągam, trenuję, idę na trening, ale jeżeli nie mam czasu, to tego nie robię. Wtedy dochodzą wyrzuty sumienia, jakby takie samobiczowanie się. Chociaż wszyscy dookoła wiemy, że powinniśmy się ćwiczyć, powinniśmy się ruszać. Jest tak nauka w tym kierunku już posunięta, że wiemy, że to trzeba robić, ale nie starcza nam czasu przez styl życia, jaki prowadzimy. Nie zawsze mamy wpływ na zmianę tego stylu życia. Mam na myśli jakieś tam obowiązki zawodowe, domowe, natomiast mamy wpływ na to, jak pewne rzeczy w ciągu naszego dnia robimy. Możemy robić siedząc przy biurku, możemy siedzieć na glebie, możemy oglądać serial wygodnie w fotelu, możemy od czasu do czasu przenieść się na ziemię, możemy na przykład wypić kawę, zwykłą kawę w ciągu dnia w pozycji siedzącej na glebie, możemy wypić tą kawę siedząc w fotelu. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru i myślę, że te przekąski ruchowe to będzie coś, co w najbliższym czasie, nie mówię tygodnia, tylko generalnie będzie nam pomagało utrzymać tą sprawność, będzie nam ją poprawiało, bo no nie zanosi się na to, żeby nagle nasz styl życia spowolnił, bo to przyspiesza coraz bardziej, coraz mniej niestety mamy czasu, ale myślę, że warto wplatać i robić te rzeczy, na które mamy wpływ. A te przekąski ruchowe i tego typu rzeczy, o których rozmawiamy, to jest przyszłość. Tak. I tak jak zalecenia mówię o tym, że właściwie powinniśmy się rozciągać codziennie, bo no, właśnie przez ten nasz styl życia, tak? Po prostu mamy ograniczony ten ruch poprzez przebywanie dużo czasu w pozycji siedzącej, a tutaj właśnie tym ruchem naturalnym, czy spędzaniem czasu w takich naturalnych pozycjach, nie tych super nowoczesnych, wygodnych mebli, które tak mamy, powoduje, że rozciągamy się przy okazji nie zauważając, nie tracąc, można powiedzieć tracąc, nie traci się czasu na trening, ale tak jakby nie dokładając dodatkowo czasu do tego, żeby się rozciągać. Dokładnie tak. Tak jak widzowie, którzy będą to oglądali, mogą zauważyć, w jaki sposób siedzę. Ta pozycja jest jedną z bardziej popularnych. Nie ci, wiem, którzy będą oglądali, to jest podcast, ci, którzy będą oglądali na YouTubie. Ja myślę, że tak, że zaproszę jeszcze, zrobimy sobie taki bardzo krótki materiał po tym odcinku i ktoś, kto słucha w podcaście, może wejść na YouTube'a, na receptę na ruch i zaprezentujesz, nie wiem, z 15 różnych pozycji, czy 10 pozycji. Siedzących, które można zastosować. Takich siedzenia na podłodze, czy nie tylko siedzenia, bo to jest ten przykuc, to są różne pozycje, jakie można wykorzystać, spędzając czas w domu, czy nawet w pracy, jak tam szef nie patrzy. Dokładnie tak. Także skończymy może. Dzięki, Igor, za te cenne wskazówki, a zapraszam jeszcze do materiału, który będzie opublikowany o tym, jak można w różny sposób spędzać czas na podłodze. Tak jest. Dziękuję Wam bardzo. Przypominam, podcast co drugą środę o godzinie 12. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, zostańcie w ruchu. Cześć.